kolejne przesłuchania w sprawie korupcji wyborczej w Wałbrzychu. Prokuratura przepytywała dzisiaj prezesa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji Stefanosa E. i jego asystenta. Szanowni Państwo, stanowczo oświadczam, że nie brałem udziału i nie zlecałem nikomu kupowania głosów w wyborach, które odbyły się 21 listopada i 5 grudnia 2010 roku. To wypowiedź prezesa sprzed kilku tygodni. Na tej konferencji prasowej poinformował, że składa wniosek o zawieszenie swojego członkostwa w Platformie Obywatelskiej. Stefanos E. jednemu ze świadków, Robertowi S., za kupowanie głosów na kandydatów PO miał obiecać pieniądze i zatrudnienie w kierowanym przez siebie przedsiębiorstwie.